Niebawem na cmentarzu, na którym się znajdujemy w miejscowości Granica, rozpocznie się remont polegający na wymianie nagrobków, uzupełnieniu braków, wymianie nawierzchni, po której się chodzi, ogrodzenia. Środki udało się pozyskać z urzędu wojewódzkiego, przeznaczone na ten remont. Związane jest to wszystko z przypadającą na ten rok rocznicą 70. wybuchu II wojny światowej. Jak wiemy, na cmentarz w Granicy jest drugim co do wielkości cmentarzyskiem wojennym zlokalizowanym na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. W sumie leży tutaj około 800 żołnierzy. Głównie leżą tu żołnierze polegli podczas bitwy nad Bzurą.